Apele do kierowców, akcje edukacyjne i kontrole pojazdów. Codziennie policja przypomina o bezpieczeństwie na drogach. Codziennie też dochodzi do wypadków, a śmierć zbiera swoje żniwo. Od początku wakacji na śląskich drogach zginęło aż 17 osób. Do tragicznego wypadku doszło we wtorek. Zginęły dwie osoby, 7 zostało rannych. Karolina Komada. 307 km autostrada 4 pomiędzy węzłem Bojków a węzłem Ostropa. To tam według śląskich funkcjonariuszy najczęściej dochodzi do wypadków. Tym razem we wtorkowe popołudnie kierowca busa najechał na pojazd ciężarowy. Tam na miejscu zginęła pasażerka, 59-letnia kobieta. Były osoby zakleszczone w pojeździe. Przód samochodu marki Mercedes był totalnie zmiażdżony. I oczywiście tam strażacy uwolnili tych rannych, lądowały 3 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, były oczywiście karetki pogotowia, rannych przetransportowano do szpitali. Łącznie tym samochodem podróżowało 9 osób. Tutaj niestety lekarzom nie udało się uratować życia 40-letniego kierowcy. Śmiertelnych wypadków jest znacznie więcej. Na śląskich drogach zginęło już 17 osób, a to o 5 więcej niż pod koniec zeszłego tygodnia. Od początku wakacji w całej Polsce były 223 wypadki śmiertelne. Przyczyn jest wiele, jednak najczęstsze to lekceważenie przepisów, nieuwaga i brawura kierowców. A tylko moment do najechania na samochód jadący przed nami. Funkcjonariusze radzą, by zawsze trzymać 3-sekundową odległość od innych pojazdów. To jest łatwo zmierzyć. Przyjmujemy sobie na poboczu gdzieś jakieś drzewo czy jakiś tam punkt charakterystyczny i liczymy, jak ten samochód przed nami przejedzie 3 sekundy, wtedy możemy być pewni, że jest to bezpieczna odległość i w przypadku jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej mamy szansę na reakcję. Gdy trzymamy się, tak, że tak powiem, ogona innego samochodu, to raz, że nasza psychika i w ogóle psychika cierpi, ponieważ cały czas jesteśmy w napięciu. To niczemu nie służy, a tylko stwarza sytuację zagrożenia. Apelujemy też o to oczywiście, żeby nie używać tych rozpraszaczy naszych. Po wtorkowym wypadku na autostradzie A4 policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Dwie osoby hospitalizowane opuściły już szpital.